Siemaneczko, z tej strony Pandy. Witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks. W dzisiejszym odcinku jest z nami Adamos. Może się przywitać? No ziewa. I witam w odcinku, w którym będziemy otwierać oczywiście skrzynki. Był ocenię odcinek, jeszcze chyba nie wleciał, bo mam go dopiero co się renderuje na YouTube'a. Więc jeśli wbijecie 30 chyba łapek, albo 20, chyba 20, nie przesadzajmy, 20 łapek, to będzie właśnie opening z tego, a jeśli wbiliście, to właśnie jest ten odcinek, więc pamiętajcie, możecie od razu zostawić pod tym odcinkiem łapkę. Jeśli, nie wiem, Adamus, jak myślisz, 100 łapek, 60 łapek, ile mają wbić, żeby były kolejny opening? Ile byś preferował? 60, dobra, to jak wbijecie kolejne 60 łapek pod tym odcinkiem z tego openingu, to kolejny odcinek się pojawi z 10-20 skrzynek. Zobaczymy. Najpierw musicie wbić te łapeczki. No i dobrze. Pierwsze takie pytanko jeszcze do Adamosa, bo otwierał skrzynki, więc może powiedzieć, jaki jest loot, co tam czasami trafiamy. Jak to u ciebie wyglądało przykładowo z trafianiem? Nie, na początek kupiłem 10. Trafiłem 3 czołgi, to mnie rozochociło. Mhm. I później sobie kupiłem jeszcze 10, trafiłem 2. No i... trzecia dziesiątka to był szósty ostatni czołg. Szósty ostatni czołg, to ładnie ci poleciało. No, to już obliczyłem około 800 zł. 800 zł mu poleciało, skubany no. Ciekawe czy mi tak wyleci, ja też mam niby 30 skrzynek. Ty miałeś chyba więcej golda, ty miałeś więcej, ile miałeś przed tym na rolowanie? Z 5010? 800. 800 golda, czyli tylko po raz ty ciągle rolowałeś. Tak, i wystarczyło. No to ja mam na odcinek 2050 prawie niby, więc mam... Ustanowiłem sobie, że 1000 sobie wydam na pewno, ale może jak coś naprawdę taki shit totalny trafię, to wydam te 250 kolejne, żeby przerolować. Wtedy może coś lepszego trafi się, zobaczymy. Ale dobrze, odcinek jest openingu, więc przechodźmy do openingu. Skrzyneczki oczywiście są do otwarcia, więc pierwsza od razu jest... Według mnie... jeśli chodzi o same skrzynki, bardzo dobrze są zrobione, jeśli chodzi graficznie, ale nie przesadzajmy, według mnie świąteczne skrzynki zawsze były lepsze, jeśli chodzi o trafianie różnych rzeczy, ale też widać, że Wargaming się postarało. Jest niby większa szansa na zdobycie czołgów, ale procentowo nie wychodzi tak, bo jest ich dużo, no więc jest ciężko, żeby dropnąć za każdym razem jakiś czołg. Ale dobrze, w pierwszej skrzyneczce zobaczymy, co będzie i otwieramy pierwszą skrzyneczkę. Tu. 100 golda, to jest za każdym razem trafiamy 100 golda. Tam na pewno macie w jakimś rogu napisane, jakie są dropy. I w pierwszej skrzynce otrzymałem, to jest duży osobisty, osobisty podręcznik szkoleniowy. Więc ja jestem zadowolony, więc osobisty podręcznik szkoleniowy trafia do mnie. Ja jestem bardzo zadowolony, bo będę mógł sobie załogę gdzieś poexpić. Więc otwieramy kolejną skrzynkę, 29 skrzynek przed nami, więc zobaczymy. Czy będzie jakiś czołg? Może jak najlepiej jakby było. I trafiamy 3 dni konta premium? Biorę, po co przewijać? Chyba nie opłaca się 3 dni konta premium, jak myślisz? Ty przewijałeś? 3 dni nie, ale jedynkę tak. Jedynkę na pewno, ale jeszcze chyba nie, no tak jak powiedział Adamas, więc bierzemy to swoje łapska i bierzemy kolejną, otwieramy skrzyneczkę, 28 przed nami. I by troszeczkę jest animacji tej otwierania tej skrzynki, więc można zauważyć to. No i no, to zestaw demontażowy. To jest wkurzające, bo nie można przewinąć jak świątecznie. No i to co jest jeszcze gorsze, to zestaw demontażowy. Nie no, rolujemy, bo nie można, nie. Znowu! Rolować jeszcze raz? Jak myślisz? Spróbować? No, dobra, spróbuję na odcinek specjalny. Jeden dzień konta premium, no lepiej mi się wydaje. Chyba wyszłem na minus 100 golda albo na 0, szczerze. Więc może być. Jeden dzień konta premium to jest spoko jeszcze. Dobra, spoczko i jedziemy dalej. Dobra. Na razie na plus goldem chwilowo, więc zobaczymy jak będzie. I 3 dni konta premium znowu, więc bierzemy. 3 dni konta premium to jest dobry deal, bo zyskujemy prawie 1000 przy otwarciu, dokładnie 850 golda, więc jest spoko. Otwieramy kolejną skrzynkę, 26 przed nami. Fajnie jakby dropnąć chociaż jeden jakiś czołg, będzie bardzo fajnie. No i 350 tysięcy, wow! Prawie pół bańki kredytów. Ja kredyt, ty brałeś kredyt czy nie? Oczywiście, nawet tą najmniejszą wartość brałem, bo u mnie zawsze słabo z kredytami. Aha, nie no, to ja biorę te 350, ale jak będzie 150, to na pewno przewijam. Dobra, 25 skrzynek przed nami, bierzemy kolejno. 100 goldziszka i co tu przed nami? Na exp, to mi się nie podoba, to od razu rolujemy. Na expa nie mam załogi, raczej nie mam...
zestaw demontażowy. Dobra, ryzyk fizyk, bierzemy. 350 tysięcy kredytów, dobra, to był dobry sposób. Ile w ogóle kosztuje w kredytach 350 tysięcy kredytów? W goldzie raczej, ile to wychodzi? W goldzie? Czekaj, masz za jednego golda 400 kredytów. To drogo. To drogo, no to coś tam zawsze zyskujemy. Dobra, 24 skrzynki przed nami. No, jest. No, może być, ale nie jest super na razie. Tutaj oczywiście otwórz ponownie, bo expa nie mam ochoty. 250 tysięcy kredytów, spoko. Ja już prawie milion zarobiłem. No, milion. Jeśli mówię, 350 tysięcy kredytów, 875 golda. No to ładnie, 1001 skrzynki. S. 250 tysięcy kredytów, 23 skrzynki dalej. Na razie drop taki średni, mogło być lepiej, ale jestem na razie zadowolony, spoko. Jeden dzień konto premium, przewijamy na pewno, bo nie mam ochoty na jeden dzień konto premium. O jest, exp. I to jest jeden najgorzej, dobra, to jeszcze raz przewijemy, zobaczymy. No, mała książeczka ZSRR, no trzeba przyjąć niestety, bo za 500 golda to mi się nie opłaca na razie przewijać, to jest na razie nie, bez sensu, nie. Jeśli chodzi o takie małe rzeczy. Ja tak i tak jestem biedny, więc mi to się naprawdę nie opłaca. Tak i tak ja schodzę maksymalnie do 1000 golda, więc ty na spokojnie. No i tutaj rolujemy, bo dostaliśmy exp i 150 tysięcy kredytów już biorę. Spoczko. No na razie drop twój był lepszy. Dziesiąta skrzynka. No, ja mam dziesiątą skrzynkę i razy 5 exp. Czy przewijamy? Chyba przewijamy, bo razy 5 exp bez sensu. I razy jeden exp. Kuźte, serio? Gro! Wargaming! Proszę! Dobra, zestaw demontażowy może być. Jak już ma być, to ich może być. Dobra, zestaw demontażowy bierzemy i kolejną skrzyneczkę. 19 skrzyneczka, raczej 20 teraz, czekaj, bo to tak, 20 leci, no. Bo to nie w tą stronę idziemy. Razy 5 exp, przewijamy na pewno, bo nie mam ochoty. 350 tysięcy kredytów, spoko. Już mam 3 miliony ponad. A miałem milion, przypominam. Dobrze jest. 19 skrzyneczka leci w tym momencie. 100 goldziszka. I mała książeczka, może być. Mała książeczka. Niech sobie wleci. Jeszcze to są chyba włoskie. No, to z włoskie to się przydadzą. Szkoda, że tylko 20 tysięcy, ale najlepsze jest to, że 1% jak ktoś tam obliczył i jest na tą dużą książeczkę, nie? Tą dużą księgę dla jednej osoby. Dostałem 3. Ty takie 3 dostałeś? Ja pierdziel, ty niezbyt tak. Miałeś. Razy 5 exp to przewijamy, bo expa mam za dużo, naprawdę. Już wolę mieć naprawdę ten zestaw demontażowy, niż te razy 5 exp. No zawsze oszczędzać to golda. Dobra, 17 skrzyneczka, lecimy dalej. 100 golda. Jeden exp to na pewno, nie, to na pewno przewijamy. I 250 tysięcy kredytów, kurde, ej, ja praktycznie co drugą skrzynkę dropię kredyty. Masakra. Szkoda, że ja tak nie miałem. Ja mam 3,5 miliona kredytów. Dobra, 100 golda i... Razy 5, dobra, jest dobrze, premię do kredytu dostałem razy 5. O, to ładnie. No bo to jest drogie, to jest chyba po 251 chodzi, nie? No to 1500 golda z jednej skrzynki, 1650 golda, no to ładnie. 15 skrzynka, czyli jesteśmy w tym momencie w połowie, bez czołgu niestety, ale czasami tak bywa, jedna do zarobków, okej, okay, może być. Teraz 14 skrzyneczka, zobaczymy jak będzie. Ty w połowie już miałeś ile, 2 czołgi, 3? Przy 15 skrzynce? Mhm. 4. Ja pierdolę, ten to ma farta, nie? Ja tak i tak mam mało z tych skrzynek, tych wszystkich, więc czołgów, więc mi powinno dropić po kolei praktycznie. Jeden dzień konta premium przewijamy na pewno. No i 150 tysięcy kredytów, okej, okay, bierzemy. 3600 prawie tysięcy kredytów, jest dobrze. Pierwsza skrzynka najlepsza była tak naprawdę, więc spoko. Bierzemy kolejną skrzyneczkę, zobaczymy jak będzie. Razy 5 exp, to na pewno przewijamy, bo ja nie mam ochoty na to patrzeć. 3 dni konta premium? Okej, okay, może być. Dobra, 11 skrzyneczka, jedziemy dalej. Oby jakiś czołg, choćby jeden czołg choćby, będę zadowolony. 250 tysięcy kredytów. Co mi gra to? To przecież ja mam za dużo tych kredytów już.
3 miliony mi wypadły już, nie? No trzeba było sobie uzbierać kredytów, bo tak to widzi że gra, że nie masz kredytów, to ci daje kredyty. Jeden exp, to nie, 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 to wychodzimy. Razy 5 zarobki znowu, okej, okay. Jest spoko. No, bogatemu to i byk się osiedli. Ja wszystko do zarobków dostaję. 9 skrzynek do końca, na razie ponad 20 i bez czołgu niestety, szkoda. 350 tysięcy kredytów. Co jest grane, gro, nie dawaj mi kredytów, chcę czołg. Dobra, bierzemy kolejne, co jest, 100 golda, ok. 250 tysięcy kredytów, te, co jest grane? 3 razy z rzędu miałem kredyty. To fajnie, milion praktycznie już zarobiony. Dobra, 7 skrzynek, oby jakiś, nie wiem, kurde, jakiś czołg zaraz, no, żeby wypadł, bo to jest bullshit totalny. No jedno to nie chcę nawet. 150 tysięcy kredytów. Adamos, co jest grane? Jesteś biedny. Biedny, no bardzo. E tam, że tą kasę można zaraz gdzieś przesrać, ale to okej. Dobrze, kolejna szafeczka, czyli 6 w tym momencie. Zostało nam 5 po tej, więc mam nadzieję 5 zestawów demontażowych. Jezus, nie chcę tych demontażowych. 150 tysięcy kredytów, no znowu. Jak ci dają coś po 5, nie zmieniaj. Czemu? Ale te zestawy demontażowe to ich mam w pełno, to po co mi, nie? Będziesz miał więcej czołgów, będą ci się przydawać. O, co ty gadasz. Dobra, 5 skrzynek ostatnich, więc modlmy się w tym miejscu tutaj i w tym czasie, momencie. Żebyście zostawili łapeczki pod tym odcinkiem za mój ból, że na razie nie ma czołgu, ale może jeszcze w tych 5 dropnie. No jest szansa, ale no żeby było może, no. Jak leci skrzyneczka, otwieramy 100 goldziszka i... rezerwa na expa. Ale przemijamy to, bo jedną rezerwę na expa po co? Zestawy demontażowe. No dobra, niech będzie już te 5, może być. Dobra, bierzemy dalej, 4 szafeczki zostały, no to bierzemy, dawaj 100 golda i 250 tysięcy kredytów. Ej, ja już 4 miliony kredytów zarobiłem. Ja zarobiłem 1,5, ale i tak wydałem około 4,5 miliona kredytów na wyposażenie tych moich nowych premek. A, no chyba, że tak. To gdzieś się tam równoważy, powiedzmy. Dobra, 3 skrzyneczki, nie? Zobaczymy, co będzie. Znaczy, ja nie jestem w jakiś sposób niezadowolony na razie, bo kredyty wpadły, spoko. Rezerwy, których już mam chyba, ile? 13? Tych do zarobków samych. No. Dużą książkę, 3 małe książeczki. No, na razie ja jestem zadowolony z tego openingu, więc tylko czekamy na jakiś czołg i może jakieś dodatkowe rzeczy, dni konta premium jeszcze. No i kolejne, 5 premii raczej 5 razy do 50% do kredytów na godzinkę, więc mamy już chyba 16 samych tych, więc jestem bardzo zadowolony na razie. Więc dobrze, to bierzemy i zostają 2 skrzyneczki. Pytanie, co w nich będzie, oby jak najlepsza nagroda. Otwórzmy szafeczkę. No tego amerykańca chyba nowego nie dropnę. 350 tysięcy kredytów. No i ostatnia skrzyneczka. W 10 paczce. Ostatni, jaki otwierałeś tam wtedy, nie? No, za pierwszym tym, jak kupiłem. Mhm. 350. No i ostatnia skrzyneczka. Wszystko może być, więc pytanie. Jakoś powróżmy. Bezprzewodowej myszki nie mam, ale otwórzmy. Co ja tu mam blisko? Dobra, telefonem otwórzmy. Dobra, tu mamy ten i otwórzmy sobie telefonem. Otwiera się. Telefon wróży co? Gówno. 350 tysięcy kredytów. No i ja jestem, można powiedzieć, zarobiony z tych skrzynek. Zarobiłem 6 milionów prawie kredytów. Golda wyszło na plus 500, szczerze. Więc może być, nie jest jakoś dużo. Ale te duże książeczki, te wszystkie rzeczy, jakie dostałem, to naprawdę, ja wam mogę teraz pokazać, ile tych rzeczy jest. No tutaj się nie patrzmy na to. Samych dni konta premium miałem chyba z 1 albo 2 dni. Będziecie mieli na pewno screena, ile miałem wcześniej. Ale 15 dni konta premium mam ponad w tym momencie. Plus oczywiście 47 premii do zarobków na godzinę mam. 50, raczej 50%. 47 samych tych mam, więc jest pięknie. No i tutaj na resztę do wymiennych, takie różne bajery, to jest naprawdę dużo. Ja jestem zadowolony. Opening bym powiedział tak bez czołgu,
ale jestem nawet zadowolony, bo dużo kredytów, dużo różnych rzeczy. Mam kasę, żeby sobie na przykład, nie wiem, jakiś czołg kupić nowy do Xperia na przykład. Albo kupić sobie za niedługo jakiś, nie wiem, przykładowo 430 za 3 400 000 kredytów w tym momencie. Jaką 430? Obiekta 430 mógłbym sobie teraz kupić na przykład. No i resztę rzeczy, więc ja jestem zadowolony w openingu. Na pewno większe szczęście miał Adamas, więc brawa dla jego, możecie napisać w komentarzu, jak mu poszło. Ile procent więcej miał ode mnie rzeczy? Z 500% miał. Więc dobrze, my dziękuję wam za oglądanie i żegna się ze mną oczywiście Adamos. Nara. I trzymajcie się, idąc z samych odcinków. Pamiętajcie, dużo łapek, ponad 60 i będzie kolejny opening z 10 skrzynek, może więcej. I pamiętajcie też o live, który będzie, jeśli ten odcinek jest w piątek chyba, albo w poniedziałek, to albo jest po live, albo będzie w sobotę live, więc warto oczekiwać, więc tam można też mi skrzyneczki wysłać, więc tylko mówię, więc dziękujemy i na razie, cześć wszystkim. Bye!